terytorium naszej parafii przed laty należało do parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Radzionkowie. W 1924 roku to miejsce zostało uznane z punktu widzenia struktur kościoła diecezji katowickiej za lokalię, jako podstawowy jakiś element powstawania przyszłej parafii. W tymże samym roku wzniesiono tymczasowy drewniany kościół z myślą, że w dalszej czy bliższej przyszłości będzie wzniesiony nowy kościół. Ten kościół właśnie, w którym obecnie się znajdujemy. Parafia została erygowana w 1957 roku, a w 1981 uzyskano zezwolenie na budowę nowego kościoła, właśnie tego kościoła, w którym się znajdujemy, pod wezwaniem, tak jak w starym kościele, tak i w nowym kościele, pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Projektantami budowy tego kościoła byli panowie architekci Zygmunt i Jerzy Winnicki. Natomiast jeśli chodzi o wystrój kościoła, te mozaiki, to tak zwane monumentalne malarstwo, zostały zaprojektowane i równocześnie wykonane przez pana profesora Stanisława Kluskę. Razem te mozaiki wykonywał w towarzystwie swojego asystenta, pana Romaniuka. Jeśli chodzi o drogę krzyżową, witraże i wystrój dolnego kościoła, to jest to wymysł pani Sylwii Potępa, która razem ze swoim mężem właśnie pomieściła te elementy artystyczne. Pierwszym proboszczem naszej parafii był ksiądz Edward Pawlak. Można powiedzieć, nie tylko głęboko należący do kościoła, ale równocześnie i patriota. Jako taki został zaobserwowany przez władze okupacyjne, hitlerowskie, i w końcu po licznych więzieniach wylądował w obozie koncentracyjnym w Dachau. Po wojnie przybył do parafii w mundurze oficera wojska amerykańskiego, a przybył ze sobą taką pamiątkę, nie wiadomo gdzie wykonano, być może w tym obozie koncentracyjnym, to obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Ten obraz to ewenement wykonany na skórze.